liczymy na to, że dzisiaj właśnie te umiejętności Mohamediar nam pokaże. Trzy rundy po 3 minuty każda, a walkę będzie sędziował pan sędzia Daniel Matuszek. Tak jak słyszeliśmy, sędzia tego pojedynku Daniel Matuszek i czekamy. Druga walka MMA na gali Carpathian Warriors. Przypominam, 13 pojedynek MMA, więc jeszcze sporo, sporo emocji przed nami. I kolejny pojedynek Polska, Czechy można powiedzieć. No na razie Gorilla MMA przegrywa w tych pojedynkach 1-0. I zobaczymy, jak będzie teraz. Kasyrbek gdzieś tam szukał od razu gdzieś niskiego kopnięcia, ale Kaplan odpowiada tym samym. Tak, tutaj trafił tym niskim kopnięciem. Tak. Kasyrbek dosyć taki dynamiczny się wydaje w poruszaniu się. Na razie myśli tylko, w jaki sposób gdzieś skrócić ten dystans. Kaplan próbuje go zamknąć na siatce, ale na razie dosyć dobrze się porusza Kasyrbek. Tak ładnie doskakuje. Ale teraz te ciosy Kaplana smyrnęły twarz Kasyrbeka. Tak, ale widzimy, że jest lekko odchylony właśnie tutaj zawodnik Spartakusa Rzeszów i tylko w zasadzie czeka, żeby doskoczyć tą lewą ręką. Dokładnie, no ale na razie i tak to się... O, i znowu bardzo ładnie weszło to kopnięcie. No to pytanie, czy właśnie może to doświadczenie tutaj może grać rolę, że właśnie odbija. Oj, widzimy właśnie teraz ładnie Kaplan się zachował. I to, co mówiliśmy, że Mohamediar Kasyrbek będzie gdzieś szukał w tej walce obaleń. No i bardzo dobre to obalenie Kasyrbeka, znakomicie to zrobił, tak, można tak, powiedzieć. Tak, jakby nagle leniwie utrzymał swojego przeciwnika, gdzie nagle go sprowadził. Tak, ja miałem przez chwilę... Ciekawe sprowadzenie. Tak, ja miałem przez chwilę przekonanie, że już na siebie bierze rywala i zaraz to się skończy, tak, że to Kaplan będzie na górze, ale nie, to było wszystko świetnie przemyślane. Tak. Brawo, brawo, naprawdę znakomite zachowanie. Tak, tutaj zrobił to jakby od niechcenia, co naprawdę było imponujące. Tak, tylko tak jak wspominaliśmy wcześniej, w tym parterze trzeba być aktywnym. I na razie tutaj walczy o utrzymanie pozycji Kasyrbek. Kaplan tutaj stara się jak najbardziej mu to zadanie utrudnić. Doprowadzić do pasywności, doprowadzić do powstania, to widzimy, że sędzia już zachęca do pracy i widzimy, Kaplan przetacza swojego rywala i to teraz on jest w górze i on będzie chciał zaznaczyć tę swoją przewagę. Pytacie się Państwo, czego zawodnik Mirosława Oknińskiego będzie miał dwie walki? No, jeden z zawodników niestety jest niedysponowany, nie jest w stanie walczyć dzisiaj i wchodzi w jego miejsce Krystian Jakowicz, zawalczy z Martinem Kuzanem. Wracamy do tego, co się dzieje w klatce, bo no, Lukas Kaplan jest troszkę aktywniejszy, aczkolwiek również z tej góry i jeden i drugi nie za wiele robią i sędzia myślę, że zaraz może tę walkę podnieść do stójki. Tak, chociaż to już końcówka rundy. Tak, ma jeszcze pół minuty. Ale widzę, że sędzia jest nastawiony na to, żeby tę walkę podnieść. Jeszcze raz gdzieś tutaj zaznacza, żeby trochę więcej aktywności ze strony jednego, przede wszystkim Kaplana. Oj, ładnie teraz padają hammerfisty na głowę Kasyrbeka. No są trudności w tej chwili dla zawodnika Spartakusa Rzeszów. Wydawało się, że to obalenie może gdzieś zmienić losy tej rundy, ale wydaje mi się, że no, ta końcówka jednak tu pokazuje, że ta runda powinna pójść na korzyść zawodnika z Czech. Tak, tutaj zdecydowanie właśnie podkreślił tą końcówkę rundy tymi ciosami w parterze. Tak, zdecydowanie to wyszło też chyba to doświadczenie, aczkolwiek brawo, brawo dla Kasyrbeka, bo naprawdę zaskoczył mnie tym obaleniem. I rozpoczynamy rundę drugą. Lukas Kaplan w narożniku niebieskim i Mohamediar Kasyrbek w narożniku czerwonym. Reprezentant Spartakusa Rzeszów, oj, widzimy to kopnięcie, wycięło mocno, zaatakował potem latającym kolanem, ale nic z tego nie wyszło. Bardzo ciekawa tutaj stójka, że tak powiem, za rękę Spartakusa Rzeszów. Prawa ręka jest przyszczęca, lewa dość mocno. Widzimy, tutaj zaczyna nam szaleć z tymi różnymi czasami. Troszeczkę a la capoeira by tutaj nam wjeżdżała. Aczkolwiek raczej Lukas Kaplan nie za wiele sobie z tego robi. Konsekwentnie niski low, bo low wiadomo. Powiedziałem teraz mocno, wiadomo, że jest niski. I spokojnie punktowanie też tym lewym prostym. Na dystansie. Znowu kolejny raz doszedł do celu. Nie wiem, czy mam takie przekonanie, że chyba gdzieś ucierpiał po tych kopnięciach Kasyrbek i ta lewa noga wykroczna troszeczkę już nie jest tak mocna jak przy tych pierwszych
minutach. Widać, że już nie jest tak mobilny na tych nogach, jak w pierwszej rundzie. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I mam wrażenie, że to właśnie jest kwestia tych kopnięć Kaplana na nogę wykroczną. Myślę, że tak, że to już się skumulowało po prostu. No i kilka faktycznie tam było soczystych tych kopnięć, ładnie weszły. No nie, no ewidentnie... I widać, że tutaj już kuleje niestety. Kuleje, a na początku chodził bardzo dynamicznie i skakał wręcz. No widać, widać, że Kaplan czuje, że ta wykroczna coraz gorzej wygląda u Gasyrbeka i konsekwentnie rozpoczyna te akcje tym lowem, a teraz ładnie doszły ciosy i Gasyrbek w tarapatach, czy on dotrwa? Gasyrbek coraz gorzej wygląda, coraz trudniej się porusza. A Lukas Kaplan i to doświadczenie jednak wychodzi. Kolejny raz złapał się teraz siatki. Kaplan tutaj zainterweniował sędziego, no ale walczymy dalej. Rozbity nos Gasyrbeka. Coraz większe zmęczenie, a Kaplan kontroluje. No mam obawy, że Gasyrbek do końca tej walki nie wytrzyma, chociaż kolejny zawodnik, któremu ambicji odmówić nie można. To prawda, widać, że jest twardy, ale tutaj zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie zmienia tej stójki. Spróbować coś więcej, chociaż te kopnięcia też jakby ze strony Czecha coraz słabsze. Widzimy próbę obalenia, no ale bez nogi to może być problem. No i właśnie, Kaplan spokojnie kontruje i będzie tutaj kontrolował rywala, chociaż mam wrażenie, że akurat w tej pozycji Gasyrbekowi będzie łatwiej chyba utrzymać, a jednak chyba nie, bo chyba mamy początek końca Gasyrbeka. Ubija go tu w parterze Lukas Kaplan. Czy dokończy zieła zniszczenia? Gasyrbek jeszcze się broni. Czy dotrwa do końca? Sędzia już się przygląda, bo nie odpowiada Gasyrbek, ale chyba sędzia troszkę chce doczekać do końcowego gongu. I tak, koniec drugiej rundy. Udało się dotrwać Gasyrbekowi, ale no bardzo rozbity po tej rundzie. No Lukas Kaplan go tutaj zmasakrował w tej drugiej rundzie. To prawda, aż ciężko na to patrzeć, przyznam szczerze, chociaż patrząc na tą końcówkę rundy, tutaj naprawdę blisko obalenia był zawodnik Spartakusa Rzeszów, tylko też już myślę, że po prostu brakło sił i tutaj też i kondycja i doświadczenie po prostu zrobiły swoje. Widzimy, ledwo chodzi już Gasyrbek. Ja się zastanawiam, czy nie spróbuję może gdzieś zmienić pozycji na prawą nogę, która będzie wykroczną. No jeszcze daje radę. Zobaczymy. No wierzmy w to, że Gasyrbek dotrwa nam do końca tej rundy. To naprawdę kolejny ambitny zawodnik. Podoba się to nam, podoba nam się takie podejście, bo czasami można prezentować trochę mniejsze umiejętności, ale jeżeli jest hard ducha, jeżeli jest ambicja, to od razu czuć to w klatce i od razu inaczej ogląda się taki pojedynek. To prawda i to widać ze strony właśnie zawodnika Spartakusa Rzeszów, ale bałem się, że to może być jednak za mało. No tak, chyba, że odwróci jednak jeszcze losy tego pojedynku. Trudno sobie to wyobrazić, no ale oczywiście nie można przekreślać. MMA jeden cios może zdecydować, ale widzimy, zostaje po ciosie, on nie ma nogi, on nie ma gdzie uciec tak naprawdę. I no, ma ogromne problemy Gasyrbek w tej chwili. A Kaplan spokojnie kontroluje ten pojedynek i widzimy, jak ciosami zaczął obijać Gasyrbeka. Gasyrbek już intuicyjnie poszedł po nogi. Oj, nie wiem, czy tu zaraz nie wkroczy sędzia i gdzieś nam tej walki nie zakończyć. Jeszcze Gasyrbek w miarę trzeźwo patrzy na swojego rywala. Ale widzimy, ależ potężne są te low kicki. Słania się na nogach Gasyrbek. To prawda, naprawdę. Kaplan troszkę się pastwi w tej chwili, mam wrażenie. Ciężko się to właśnie ogląda. Chodzi, jakby czekał i wiedział, że zaraz i tak trafi, zaraz go znowu skrzywdzi. Teraz front kick. Jeszcze troszeczkę osłabiający kondycję Gasyrbeka. Odpowiedział teraz z prawym lowem Gasyrbek, no ale niewiele to zmieni prawdopodobnie. Lewy prosty, cały czas ten lewy prosty. Dokłada potem Kaplan prawym w kombinacji. No ale Gasyrbek jeszcze, mówię, na intuicji uchyla się od tych ciosów. No niestety nie ma siły, żeby nawet uciec pod tej siatki za bardzo. Tak, i teraz mocno zamknięty przy siatce, jeszcze dołożył kolano Kaplan. Oj, bardzo ciężka ta sytuacja dla Gasyrbeka, jeszcze założona teraz próba duszenia. Jak przełoży tam nogę, rękę, może być koniec, ale jeszcze daleko. Daleko do tej sytuacji. Widzimy tutaj teraz bardzo blisko obu zawodników. Kaplan próbuje teraz zakończyć. Gasyrbek wyszedł, chciał wyjść z tego. No i udaje mu się trochę wyjść z tego duszenia i uratować się przed dopięciem tej drugiej ręki. Bardzo ciekawe duszenie tutaj. Kiedyś Mateusz Gamrot to pokazał. Tak, dokładnie. Na Macieju Turskim.
Maciej Turski, no mało, ledwo uszedł nie wspominał, życiem. Nie wspominał tego dobrze. Ledwo uszedł życiem, a widzimy teraz jeszcze Kaplan próbuje założyć duszenie. Sędzia bardzo uważnie się temu wszystkiemu przygląda, bo tam dosyć ciasno jest ze wszystkim, ale chyba do tego duszenia będzie ciężko doprowadzić. No szczerze, to już koniec walki praktycznie. Tak, Gasyrbek, no wyraz twarzy no raczej niezadowolony. I teraz jeszcze na koniec kilka mocnych ciosów z góry Kaplana, ale chyba nie wykończy swojego rywala. Koniec pojedynku. Lukas Kaplan zaprezentował się bardzo dobrze i myślę, że tutaj trudno wskazać innego faworyta do wygrania tego pojedynku niż właśnie on. Przemyskiej, a również też powiązanie ze sportowym zasadem. Ale tutaj zawodnik Spartakusa Rzeszów pokazywał, że jednak jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku, ja nie zwróciłem uwagi. To się cieszymy, bo naprawdę fajnie, jeżeli wszyscy zawodnicy po tej gali będą zdrowi, skończą ją bez większych kontuzji. To jest najważniejsze. Zwyciężył Lukas Kaplan! Innego werdyktu być nie mogło. Zwycięzcą Lukas Kaplan. Pewne zwycięstwo Lukasa Kaplana.